Marzena, witam Was serdecznie na moim kanale i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wykonać krok po kroku ten makijaż, który właśnie mam na sobie. I mam tutaj taki piękny pyłek z Illuminaska. To jest taki pyłek, który mieni się na wszystkie kolory. On się wydaje być srebrny, ale wydaje mi się, że na powiece on przybiera taki kolor fioletowy bardziej, trochę odbija światło, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam już na sobie podkład, korektor, przypudrowaną twarz i zrobione brwi, bo nie chciałam już tracić na to czas. Natomiast przejdziemy sobie teraz od razu do makijażu oka. I najpierw oczywiście baza moja z Urban Decay, której używam cały czas. Ok, bazę już mamy i ja sobie teraz przykleję tutaj w kąciki taśmę, żeby te cienie ogólnie były tak fajnie odcięte i żeby mi się tutaj nic nie brudziło. I mam tutaj paletkę Juvia's Place i użyję sobie tego brązowego koloru i nakładam delikatnie w zewnętrzny kącik. I staram się nakładać ten cień nie tylko w zewnętrzny kącik, ale też przyciągam go trochę przez załamanie powieki. Biorę czysty, puchaty pędzelek i będę rozcierać granice tego cienia, tak żeby to wszystko rozblendować. I przechodzę sobie teraz do tego ciemnego brązu i nakładam sobie odrobinę na pędzelek i nakładam tylko w zewnętrzny kącik, tak żeby przyciemnić trochę. I jeszcze raz wszystko blenduję. Ok, ściągam nareszcie tą taśmę. I zastanawiam się, czy jeszcze nie dodać sobie odrobiny czerni w zewnętrzny kącik, ale tak dosłownie minimalnie, żeby to wszystko przyciemnić. Ale wydaje mi się, że na razie sobie zostawię to oko tak, jak jest teraz. I zrobię sobie lekko cut crease, bo właśnie chcę nałożyć ten pyłek. I nie wiem, czy to w ogóle będzie pasować do siebie, z tego względu, że ten pyłek tutaj mieni się trochę tak na fioletowo. A cienie mam brązowe, takie bardzo ciepłe. No ale zobaczymy. W każdym bądź razie biorę korektor i zrobię cut crease, natomiast nie będę dzisiaj robić cut crease od wewnętrznego kącika zaczynając, tylko zrobię sobie na samym środku, bo chcę sobie dać ten pyłek tylko tutaj na sam środek i chcę, żeby i zewnętrzny kącik i wewnętrzny był odrobinę taki przyciemniony. Wyrysowałam sobie cut crease i potrzebuję teraz mojego kleju glitter primer z NYXa, który sobie nałożę taką cienką warstwę i nałożę sobie taką cienką warstwę właśnie na to moje cut crease, bo właśnie do tego kleju będę przyklejać mój pyłek, bo inaczej on by tutaj się nie trzymał na tym korektorze samym. Ok, śmiesznie to teraz wygląda, mam na sobie właśnie tą bazę i przejdę sobie od razu do tego, póki jeszcze to nie jest takie zaschnięte ten klej, nie mogę za bardzo otwierać powiek, przejdę sobie teraz od razu do tego pyłku i jego się bardzo ciężko otwiera, bo trzeba tak, nie odkręca się go, tylko trzeba go po prostu otworzyć i widzicie, wszystko tutaj się wysypuje, nie wiem, czy to widzicie, ale ten pyłek jest wszędzie. On wygląda tak mniej więcej, nie wiem, czy to będzie widać. Mogłam Wam pokazać wcześniej, bo teraz już mi zasycha ten klej i będę musiała szybko nakładać. Ok, nakładamy w takim razie. No i faktycznie miałam rację, ten pyłek jest strasznie fioletowy. Ojej, a ja myślałam, że to będzie bardziej takie srebro, bo tak się wydaje. No ale nic, trudno.
Okej, wracam do mojego brązu, tego ciemnego, który nakładałam tutaj na początku. I staram się trochę tak wjechać nim w to cut crease, żeby połączyć ten brąz z tym moim pyłkiem. I to samo robię w wewnętrznym kąciku, który też przyciemniam tym brązem. Słyszałam, że ten pyłek z Illuminaski jest popularny właśnie bardzo w makijażach takich ślubnych, więc wydawało mi się, że to jest taki trochę srebrny pyłek, nie jest jakoś bardzo fioletowy, a tutaj wydaje mi się, no właśnie w tych światłach, że to jest po prostu fiolet, więc wyszedł mi fioletowy glitter, ale trochę też mi się, dosyć dużo mi się tego pyłku osypało. Będę musiała go sobie jeszcze trochę dołożyć. No i nie spodziewałam się, że ten cień będzie aż tak fioletowy. Będę się trochę ratować jakimś ciemnym cieniem, może z paletki Chocolate Bar. Tutaj mam taki ciemny, to jest taki bardzo ciemny brąz. To nie jest kolor czarny, ale sobie go właśnie wykorzystam, żeby nałożyć tak troszeczkę i przyciemnić oko. I mam tutaj jeszcze taki z Golden Rose eyeliner. To jest taki eyeliner w kolorze srebrnym. I narysuję sobie taką linię nad moim cut crease właśnie tym eyelinerem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie będzie tego za dużo, no ale trudno. Spróbujmy. Okej, treska zrobiona i powiem Wam szczerze, że ten makijaż wyszedł mi zupełnie inaczej niż planowałam. Miałam ochotę zrobić taki glam makijaż w brązach i do tego czerwone usta, a wyszło mi coś zupełnie innego, bardziej szalonego. I chyba nie będę na tyle odważna w tym momencie, żeby wymalować sobie usta na czerwono. Więc zmiotę sobie tutaj to wszystko, co mi się osypało, bo trochę tego jest. Zrobię sobie też kreskę eyelinerem czarnym. To jest eyeliner z NYX'a. I użyję sobie właśnie takiego cienkiego pędzelka. Okej, kreska eyelinerem zrobiona. Wytuszuję sobie teraz rzęsy. Najpierw oczywiście użyję zalotkę, tusz do rzęs i będę sobie przyklejać rzęsy z Ardell Demi Wispies. Przechodzę już do Was z przyklejonymi rzęsami i zrobioną kreską. I przejdę sobie teraz do malowania dolnej powieki. No i wracam do mojej paletki Juvia's Place i nie mogę jej otworzyć. Wybieram sobie znowu ten tutaj ciemny brąz, delikatnie w zewnętrzny kącik. Czystym pędzelkiem, takim puchatym sobie rozblendowuję. I mam teraz taki tutaj rozświetlacz z 17, to jest taki rozświetlacz w płynie. I mam ochotę nałożyć odrobinę tego rozświetlacza tutaj w wewnętrzny kącik, tylko nie wiem, czy to w ogóle mi się sprawdzi do wewnętrznego kącika. No ale zobaczymy, wyciskam sobie tutaj trochę na rękę i tym takim małym pędzelkiem nakładam. Zastanawiam się teraz nad czarną kreską na linię wodną i chyba tak sobie zrobimy. Czarna kredka ląduje na linii wodnej. Widzicie, jest różnica? Bez i z kredką. Przejdę sobie teraz do konturowania twarzy i użyję sobie paletki z Makeup Revolution właśnie tej do konturowania. Może nałożę sobie ten tutaj ciemny, a może tak, ten tutaj brąz. Chociaż wiem, że on jest bardzo napigmentowany, zdaję sobie z tego sprawę. A wydaje mi się, że w kamerze i tak tego nie będzie aż tak widać, bo światła zawsze zjadają mi dużo koloru. Okej, buzię mam już wykonturowaną. Użyłam sobie też trochę tego pudru tutaj, tego jasnego, bo on właśnie tak fajnie rozjaśnia te miejsce, które powinny być jaśniejsze. Okej, różu nie nakładam, bo bardzo nie lubię różu w makijażach, bardzo rzadko w ogóle używam róż. I rozświetlacz, wydaje mi się, że mogę użyć sobie spokojnie tego z 17, którego tutaj nałożyłam na wewnętrzne kąciki.
Okej, rozświetlacz jest już nałożony. Nie wiem, czy wy go widzicie tutaj w ogóle w kamerze, czy to się błyszczy, bo ja tutaj widzę i całkiem fajnie on wygląda. Wydaje mi się, że on tak się mieni trochę na różowo, co akurat do tego makijażu pasuje. No i na końcu usta, i usta miały być czerwone. Miałam już tutaj przygotowaną pomadkę z MACa Russian Red i zobaczcie sami, czy to by w ogóle pasowało, czy te usta by pasowały do tego makijażu. Zaszaleć można, ale nie wiem, czy mam na tyle odwagi. Ale jednak sobie chyba dzisiaj odpuszczę. Zastanawiałam się, czy nie nałożyć kolor bordowy, ale znalazłam pomadkę, którą dawniej bardzo lubiłam i często jej używałam jej na co dzień. To jest pomadka z Primarka, wiecie, taka za funta. W takim kolorze, to jest brąz, ale jest bardzo ciepły i w sumie bardzo pasowałby mi do moich tych brązów tutaj na powiece. Więc wydaje mi się, że nałożę sobie ten brąz, więc nałożę sobie małym pędzelkiem. No i jest, makijaż gotowy, dajcie mi znać, czy wam się podoba. Zupełnie inną miałam wizję tego, jak ten makijaż dzisiaj będzie wyglądał. Miał być glam, brązy, odrobinę srebra i czerwone usta. Ale widzicie, wyszło mi zupełnie co innego, więc nie wiem, dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy wam się podoba taki makijaż mocny, czy nie. Dziękuję wam za oglądanie. Ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia, pa!